Cześć, z tej strony Chester. Dzisiaj znajdujemy się w gospodarstwie pana Jakimowicza. Jest dzisiaj z nami Michał, właśnie gospodarz. Znajdujemy się w Nienowicach, orze akurat po rzepaku. Tutaj Fendem 939 Wario. Z tyłu mamy lemkę na 8 Juwel, tak? Dobrze tak. Mówię? Parę słów możesz powiedzieć, dlaczego akurat na taki ciągnik się zdecydowałeś, na to Fenda, a nie na przykład na John Deere'a, który u nas akurat króluje ze względu na bliski serwis i dealera. No myślę, że to jedyne co przeważyło to ta skrzynia biegów Wario, nie? No, u nas na tych małych kawałkach, gdzie jest dużo nawrotów, dużo uwroci, no, taka skrzynia jest o wiele bardziej wygodna, prawda, niż taka typowa skrzynia John Deere'owska, chociaż ja nie ujmuję, John Deere też jest bardzo dobry ogólnie, nie? I też palę te maszyny. No akurat do Ciebie właśnie są dwa John Deere, więc... Tak, więc ja je palę, nic się w nich nie dzieje złego i pracują tylko i mają już duże przebiegi, więc dobre są to maszyny. No ale właśnie siło mnie zawsze, żeby mieć tą skrzynię taką bezstopniową, która oferuje dużo większą wygodę obsługi, prawda, niż taka zwykła, nie? Z rewersorem takim przy kierownicy. No więc chyba, no i to jeszcze ekonomika, nie? Ekonomika użytkowania tego traktora, która jest... Jestem pod wrażeniem ogólnie tej maszyny, chwalę ją też za niskie spalanie, prawda? No więc myślę, że jak na razie to chyba to zaważyło, że jednak wybrałem Fenda, prawda? No zobaczymy jak dalej będzie z eksploatacją tej maszyny i czy wyjdą jakieś jej usterki, jak na razie naprawdę nie mogę narzekać. A ma przejechane niecałe 700 godzin, więc na razie to wszystko jest ok. Zobaczymy jak będzie dalej. No on jest jakoś od roku czasu u Ciebie. Tak. No tam ponad rok w sumie już prawie cały. No coś trochę ponad rok jest, ale nie dużo wcześniej opracował, więc w tym sezonie dopiero coś tam więcej użytkuję. No jedynie głównie to przy Orce chodził, no i w tym roku chyba do siewnika jedynie. Siewnik, Orka, no tam jeszcze trochę próbowaliśmy właśnie przy Horszu, Terrano. Więc no fajnie sobie tam dawał radę. Ogólnie nie mogę nic złego powiedzieć. No i super, świetna zwrotność tej maszyny. No naprawdę tutaj to na plus na pewno też, jeśli chodzi o to. Także polecam. Jak widzicie akurat przy prawie 12 km na godzinę, no może 11 km na godzinę średniej prędkości, no to wychodzi jakieś 1500 obrotów na minutę i jak widać ciągnik bardzo sobie dobrze radzi. To jest, na ile on jest rozstawiony? 3 metry chyba, tak? Nie, tu jest 3,60, coś tak. No to jak widzicie jest dosyć szeroko ten pług rozstawiony i bez problemu sobie on radzi, więc jak widać nie ma potrzeby ciągnąć do 1800-1900 obrotów, bo to jest tylko bez potrzeby robienie wiru w baku. To znaczy, no tak, no, można by było tu zastosować oczywiście większą maszynę, więcej korpusów. No prawdopodobnie pracowalibyśmy na tym węziej, na pewno nie na taką szerokość jak tutaj, bo ja mam go rozstawionego chyba zdaje się na 60 cm na korpus. No przy większej ilości skip na pewno bym pracował węziej, prawda? To też i obościsk by był zaraz większy i także najprawdopodobniej węziej bym tym pracował. Ale tutaj też głównie chodzi o wygodę pracowania tą maszyną, bo tutaj bądź co bądź Michał ma duże kawałki, niektóre pól, ale są też takie małe kawałki, bo nie tylko gospodarzy na dużych polach, ale również na małych kawałkach, więc wiadomo, na mniejszych kawałkach takim półzawieszanym jest no niewygodniej i tyle. Nie no, taka jest specyfika naszego gospodarstwa i ogólnie gospodarstw na naszym terenie. No nie ma dużych, no są też duże kawałki oczywiście jak wspomniałeś, ale też jest dużo właśnie tych małych, prawda? więc pług był zawieszany, no, raczej nie byłby dobrze wykorzystany w naszym gospodarstwie, więc no, zdecydowaliśmy się, tak jak mówisz, na zawieszany pług sześcioskibowy, który no, jak na razie chwalę, nie? Pod względem, powiedzmy, trwałości elementów roboczych to jest to naprawdę dobra maszyna. No tam Rafał też wspominał właśnie w logu u siebie, że tutaj akurat stawiacie na przykład lemiesze czy takie rzeczy, części robocze, kupujecie oryginalne, a nie jakieś zamienniki, bo one szybko jednak wycierają się. Dokładnie, dokładnie. U nas jest to oczywiście kłon i tam no, korzystamy raczej z tych droższych części, myślę, że lepszych. Więc no, też jestem tego pełna zadowolony, ogólnie też to przeoruję. Dobra maszyna moim zdaniem. Możesz powiedzieć też coś na temat odmian kukurydzy właśnie, bo ludzie pytali, jak u Ciebie plonowały właśnie, czy jakie odmiany polecasz na naszym terenie, bo... U nas w tym roku był dość duży rozstrzał odmianowy kukurydzy. Mieliśmy dużo odmian z DKC, z Majstura, z Pioniera. Też się trafiła taka jedna firma o nazwie Grumanda, która też nas pozytywnie zaskoczyła swoją wydajnością. Jeśli chodzi o ten rok, to chyba Majstur tak no, lepiej zaplanował niż normalnie co roku, niż Pionier nawet. Ale myślę, że to jest chyba po prostu wynikiem tego, że to taki specyficzny rok, nie? Z dużą ilością opadów. Nie powiem Ci wszystkich kurczę. Może jeszcze trafi się okazja, to tutaj właśnie Michał trochę... Bo jest ich dość sporo, więc no tak konkretnie mam zapisane wszystkie odmiany, jakie sialiśmy, ale tak żeby nikogo nie wprowadzać w błąd, to nie będę tutaj na razie wspominał na temat konkretnie. No to tak jak widzicie, tutaj w tej chwili akurat tutaj jest taka piaszczysta ziemia, ale też są bardzo ciężkie ziemie u Michała. No i jak widać, nie skupię się tylko i wyłącznie na jednej odmianie rośliny, tylko już na kilku odmianach, żeby na każdą inną glebę inna odmiana wychodzi. No dokładnie, nie wszędzie się sprawdza akurat nie Pionier, czy to DKC. Trzeba sobie jakoś tak dobrać to po swojemu niestety. Ale to i tak głównie zaważa ilość opadów na naszych ziemiach, no bo tutaj jednak jest trochę też tej lekkiej ziemi, która jest właśnie wrażliwa na takie zmienne warunki pogodowe, więc no, trzeba tutaj sobie samemu jakoś dawać radę i szukać najlepszego tego złotego środka, jeśli chodzi o odmiany. W tej chwili pracujemy właśnie na takich lżejszych ziemiach, na których jednak stosujemy uprawę orkową, jednak nie stosujemy tutaj takiej głębokiej uprawy, tylko jednak ten pług tak puszczamy maksymalnie na głębokość do 20 cm, tak żeby tej gleby tak głęboko nie odwracać, żeby nie tej próchnicy, tej warstwy próchniczej nie tracić, bo tam pod spodem już praktycznie jest taka martwica, w której się nic nie rodzi, prawda? Tylko jest taka cienka warstwa próchnicza, na której jeszcze coś można uzyskać jakiś plon. No co jeszcze, jeśli chodzi o tą ziemię, no tutaj zastosowaliśmy botonie wapna, takiego jak co roku, mocno takiego rozdrobnionego. Specjalnym takim rozsiewaczem rozsiewaliśmy to z adapterem takim ślimakowym. Do tego tutaj pójdzie, na razie nie stosowaliśmy żadnych nawozów. Na wiosnę siarczan magnezu zawsze tutaj dajemy, ze względu na to, że tutaj jednak ten magnez jest wypłukiwany dosyć mocno co roku i tego magnezu zawsze tutaj trzeba trochę. Sialiśmy wcześniej dużo kukurydzy, no ale właśnie zwierzyna się tak już przyzwyczaiła do tej kukurydzy, takie duże zniszczenia tutaj były, że no, wypadało już coś wprowadzić innego. W tym rzepaku też oczywiście się tam te sarny pasą stadami, no ale jeszcze jakoś sobie ten rzepak daje radę, nie jest tak najgorzej. No i chyba ta kukurydza też po tych wielu latach ty właśnie kiedyś nie siałeś rzepaku, dopiero siejesz który? Drugi czy trzeci sezon? Tak, tak. Nie mamy jakiejś dłuższej tradycji w uprawie rzepaku. Jednakże no tak kusiło mnie na ten rzepak, żeby po prostu spróbować, nauczyć się czegoś nowego, nauczyć się oczywiście też na swoich błędach, bo na swoich błędach najlepiej się uczy człowiek. No nie najgorzej z tym rzepakiem sobie dajemy radę. Pierwszy rok był troszkę może trudny, sobie popsułem część areału, oczywiście z własnej winy, ale już dochodzimy do wprawy. Co rok jest lepiej i myślę, że z rzepaku nie zrezygnujemy, że rzepak zostanie już na stałe w naszym gospodarstwie. Rozkłada nam trochę pracę w sezonie, to też jest duży plus. Też świetny przegląd na jakieś tam uprawy na zimę, czy tam pszenica. Zaraz po skuszeniu rzepaku można ją zasiać i jest trochę później więcej czasu na inne prace. Więc to czy zaraz po skuszeniu? No nie, bo to jeszcze tam trochę trzeba czasu oczywiście. Za wcześnie pszenic też nie wolno posiać. Także no, rzepak chyba zostanie na dłużej u nas w gospodarstwie. Coś czuję i myślę, że nie zrezygnujemy z niego. A jakieś plany masz jeszcze co do innych roślin? Bo trzeba wiem, że tutaj niektórzy rolnicy mają zamiar próbować słonecznik siać na tych lżejszych ziemiach właśnie jak tutaj. Tak, tak, no tak podpatrując innych rolników, tak zauważyłem, że ten słonecznik chyba nawet im się udaje. Też tu myśleliśmy właśnie nad przejściem na słonecznik, ale myślę, że to jeszcze nie ten rok. No, zbiór słonecznika wymaga pewnie zastosowania jakiegoś innego przyrządu żniwnego, nie wiem, czy nasza przystawka dałaby sobie radę ze zbiorem i czy nie byłoby za dużo strat przy zbiorze. Zobaczę, no może w przyszłości jakoś jeszcze na ten słonecznik spojrzymy i może przechylnie i może zaczniemy go uprawiać. Myślałem bardziej nad uprawą soi, spróbować przynajmniej na jakiejś małym areale, jakby się to sprawdzało u nas. Ale słonecznik chyba też w przyszłości, może coś zobaczymy jak co przyszłość pokaże i może rzeczywiście na ten słonecznik też nastawimy jakoś. Na takie właśnie lekkie ziemie. Chyba byłaby to właśnie dobra uprawa w przypadku słonecznika, patrząc na innych okolicznych rolników im się udaje, więc chyba można byłoby tak zaryzykować. Ale też rozmawiałem z niektórymi rolnikami, nie wiem ile w tym prawdy jest, bo akurat nie znam się na temat uprawy słonecznika, ale że wychodzi to korzystnie i nie jest tak, nie ma tylu nakładów co do kukurydzy. Tego, bo nie wiem, jak to z tym zbytem byłoby tu na naszym terenie. Ja też nie mam za bardzo możliwości, żeby tego gdzieś wysypać, gdzieś składować, bo jednak mamy pewne ograniczenia magazynowe i to mnie trochę hamuje przed uprawą rzepaku, raczej nie rzepaku, tylko słonecznika na dzień dzisiejszy. Gdyby można było szybko to sprzedać, znaleźć kupca na ten właśnie temat, to na pewno byśmy coś próbowali, ale jak na razie to trochę takie ryzyko jest moim zdaniem. No tak, nie sztuką będzie posiać, a później właśnie może być problem ze zbytem. No dokładnie, więc no, tutaj jeszcze jak na razie dodajemy sobie spokój z tym słonecznikiem. No chociaż no, na pewno na naszych właśnie tutaj ziemiach, gdzie częściowo też właśnie pracujemy na takich lekkich glebach piaszczystych, no pewnie by tu sobie fajnie dawał radę ten słonecznik. Właśnie no, problem byłby tutaj chyba zbytem tego od razu, żeby to się pozbyć tego towaru i zmieniać właśnie. No, tutaj to by był problem w tym momencie chyba. Tak mi się wydaje przynajmniej, nie wiem do końca jak to jest, ale takie jest moje odczucie na dzień dzisiejszy. Trzeba wszystkiego spróbować, no ale wiadomo, jeżeli jest jakieś ryzyko duże, to... No powiem ci tak, no, na dzień dzisiejszy jest to ciężki rok, ogólnie ten rok 2020 to jest najgorszy rok, jaki pamiętam, od kiedy już uprawiam to, pracuję na tym gospodarstwie. Bardzo słabo wyszły nam zboża, rzepak, jeszcze z rzepaku jakieś tam pieniądze rejestrację upraw wprowadzać, no bo po prostu żeby eliminować takie sytuacje, że połowę upraw po prostu nie daje mi żadnego przychodu, prawda? To jest ryzyko jednak dla gospodarstwa, prawda? Mam nadzieję, że się nie powtórzy sytuacja z tego roku i nie będzie tak słabo. I może następne lata będą trochę bardziej korzystne. Bo to tylko głównie w naszym rejonie, jakoś regionie się tak złożyło, że były takie niesprzyjające okoliczności pogodowe, że jednak te zboża jare i ogólnie zboża nie dały sobie rady w tym roku. No i nie było tego planu, prawda? Mimo że nakłady, no, praca, to wszystko no, były takie jak zwykle, nie? Oczywiście jak będziecie mieć jakieś pytania w stronę Michała, no to śmiało piszcie w komentarzach. Zobaczymy, jeżeli uda się następnego vloga nagrać, bo nie wiem, czy planujesz jeszcze coś oprócz Orki robić, ale raczej chyba nie. Myślę, że chyba nie. Teraz już tylko została nam ta Orka. Jeszcze mam nadzieję, że jeszcze tydzień, ponad tydzień czasu i mam nadzieję, że skończymy prace związane z Orką. Wiadomo, że się trochę w tym roku to opóźniło ze względu na dużą wilgotność kukurydzy, no bo do ostatniego dnia koszenia kukurydza miała 28% wilgotności, gdzie jak myśmy zawsze kosili, miała już prawie 20, prawda? Chyba że będziecie chcieli jeszcze vloga tutaj od Michała właśnie z Orki, jeżeli wam nie będzie się chciało oglądać kolejne taki sam, tylko to wtedy tam wypowie się jeszcze na temat właśnie tych odmian kukurydzy, bo w tej chwili nie pamięta dokładnie wszystkich, ale może jeszcze jak będą jakieś pytania właśnie w stronę jego, to też postara się wtedy odpowiedzieć. Oczywiście, nie ma problemu.